Co za poranek. Tyle radości z różnorodności. A taki będzie tytuł moich dzisiejszych rozważanek porannych. Tyle radości z różnorodności. Nie tak dawno na moim kanałku były opowiadania Bruno Ferrero. Ach, co za przepiękne teksty. Nie będę się rozwodzić na ten temat, każdy może sobie przeczytać, ale są tak piękne, tak oczywiste w swojej wymowie i przekazie, że żałuję bardzo, że nie mogę ich umieścić na moim kanałku. Na moim pierwszym kanale one były, ale to wynikało z mojej naprawdę naiwności. Teraz też trochę się wygłupiam, ale muszę to skorygować. No już nawet nie będę wspominała, dlaczego się wygłupiam. Tyle radości z różnorodności. A nawiązując jeszcze do jednego z opowiadań Bruno Ferrero pod tytułem Cud, w bardzo krótkich słowach narrator zadaje pytania. No i uzyskuję odpowiedź oczywiście dotyczącą cudu. I tak mi przyszło dzisiaj do głowy, że tyle radości z różnorodności, dlatego że wszystko jest cudem. W tym opowiadaniu jest o tym mowa, w opowiadaniu tam jest dosłownie parę linijek. Ale po prostu wszystko jest cudem. I ta różnorodność, to bogactwo tych cudów, z których tak naprawdę na co dzień nie zdajemy sobie sprawy. Bo jakim cudem na przykład jest myśl ludzka, która pozwoliła człowiekowi wznieść ciężką maszynę w powietrze, żeby chociaż odrobineczkę spełnić to odwieczne marzenie człowieka o lataniu. A może mi ktoś godzinami wyjaśniać, na czym to polega, że ta ogromna maszyna, ciężka jak 150, wzbija się w powietrze, utrzymuje się w tym powietrzu, potem ląduje i tak dalej. Najbardziej dla mnie porywający jest moment startu, kiedy właśnie ta maszyna unosi się w górę. Najpierw nabiera tej prędkości niewiarygodnej, tak ekscytującej, a potem płynie w powietrze. No, za lądowaniem to ja już nie przepadam. No, no niestety, nie można wszystkiego lubić. Ale tak naprawdę chyba rzadko się nad tym zastanawiamy. Ile radości płynie dla nas z tej różnorodności, z tego bogactwa. Nie mówię już tylko o przyrodzie, bo właściwie począwszy od maleńkiej trawki, a skończywszy na jakichś olbrzymich okazach przyrody czy zjawiskach tak różnorodnych, tak bogatych. Ale i człowiek jest tym cudem. Cudem do końca nieprzeniknionym. Wszyscy jesteśmy jednym. Wszyscy jesteśmy, że tak powiem, z tej samej rodzinki ludzkiej. Ale jakież bogactwo i różnorodność towarzyszy człowiekowi. To jest dopiero stworzenie przeciekawe, które jest cudem. A różnorodność? No, czasami mamy bunt na pokładzie z powodu tej różnorodności. No bo jeśli ktoś inaczej myśli, wyznaje inne zasady, no po prostu jest inny, aha, to czasami nas oburza, albo
jesteśmy w ogóle nieskłonni, żeby kogoś takiego zaakceptować, bo jest inny. No i to jest cudowne, że każdy jest inny. Wszyscy jesteśmy jednym, ale każdy jest inny w tej cudownej różnorodności, w tym cudzie. Myślę, że można by długo rozważać na temat tej różnorodności, tej mnogości gatunków, odmian, zjawisk. Nawet nie próbuję, ale tak mi dzisiaj przyszło do głowy, że tyle radości z różnorodności, smaków, zapachów, dźwięków, barw. Jej, ja na pewno o wszystkim nie powiem. Ludzkiej myśli, która jest tak różnorodna i tak potężna. Różnorodność w uczuciach, emocjach. Ha! Różnorodność twórczości, którą człowiek produkuje. I właściwie ona nie ma końca. To bogactwo niewiarygodne. To bogactwo nie mające sobie równego. Ten świat właśnie, nazywany często zupełnie niepotrzebnie padołem łez. Ale jakiś teścik tu musimy zaliczyć, to jest prawda. A potem tylko wieczność. I zmiany. I trwanie w tej wieczności. No i ta różnorodność tutaj kolorowa właśnie pcha mi się tą ścieżyną. Musiała chyba na maksa mój filmik skrócić. No bo po prostu oni tutaj wprost na mnie prują. A może się ukryje w tej alejce takiej jakiejś, no nie wiem. Idą z pieskiem, więc nie wykluczono, że piesek też będzie chciał iść w to samo miejsce co ja. Nie będę nigdzie szła. W każdym razie obezwładniająca różnorodność w każdej dziedzinie naszego życia. I nie powiem na czele z człowiekiem, bo to by tak zabrzmiało zarozumiale, bo różnorodność dotyczy każdego stworzenia na tym świecie, każdego zjawiska. A chmury to jest dopiero różnorodność. Uwielbiam je obserwować. Dzisiaj trzasnęłam ze dwa zdjęcia takim delikatnym obłoczką. Ale czasami to są takie chmury, że właściwie można uwalić się na jakieś łące. Cały dzień spędzić na obserwowaniu. Dlaczego nie? Tylko jak Szymborska w wierszu mówi, z opisywaniem chmur trzeba się bardzo spieszyć. Tak, w istocie, gdyż zmieniają się szybko. No i ta zmienność, i ta różnorodność, i to bogactwo. Tyle radości z różnorodności. Ale po prostu nigdy się nie przestanę dziwić, że tak to właśnie jest. A wczoraj wracając ze spacerku, to już miałam telefon przygotowany, żeby odpalić jakiś filmik pod tytułem Ptaszki w lesie. No tak po prostu się rozgadały, że po prostu było to coś niewiarygodnego. Tak chyba przed zachodem słońca bywa czasami. Że nie tylko poranek jest taki bogaty i różnorodny. To ptasie trelowanie, ale i popołudnie też. A tutaj też słychać. Może nie tuż nad głową, ale słychać. Tak czy inaczej, nie ma końca moim zachwytom nad tą różnorodnością tego cudownego świata. Tego cudownego świata. A dzień dzisiaj do tych zachwytów jest wymarzony. Ciepło, słonecznie, po deszczu. Ha, ha. A sprawdzimy, jak tam trawka podrosła od wczoraj.
czy się troszeczkę zmieniło, czy nie. No pewnie, oczywiście. O, jeszcze liśni trochę. Trochę deszczyku na tej traweczce. Kochana jaka. O. No to chyba wszystko powiedziałam. Spieszę teraz na drugą część mojego dniowego planu. Cmentarz na Powązkach dzisiaj będzie odwiedzony. A tak. Moja kochana przyjaciółka Jolka. Boże, chyba się nigdy nie przyzwyczaję, że jest tam. Gdzieś, a nie tu. Ale nie chcę kończyć tym smutnym akcentem. Wszak tu jesteśmy tylko na chwilę. Cała wieczność przed nami. Tyle radości z różnorodności. Takie motto na dzisiejszy dzień. Niech tak zostanie. Pięknego, radosnego dnia. Z samymi zachwytami nad różnorodnością tego cudnego świata.